Like a Hellcat. Siema, z tej strony AgroRolnik TV i dzisiaj mamy kolejny poradnik, jak zbudować. Dzisiaj mamy cyklopa. Chciałam nagrać polskie gospodarstwo, ale bez statywu to nie idzie, a teraz postawiłem sobie na kartonie po prostu, to takim niziutkim, bo nie miałam wyższego. Dlatego to jest, także taki cyklop oto zbudujemy sobie dzisiaj. Także widzimy się, jak rozłożę wszystkie części. Także takie są części, żeby zbudować całą kabinę oraz ramię. A podwozie zbudujemy potem. To jest podwozie. Także zabierajmy się do budowania. Bierzemy taką płytkę 6x6 i bierzemy takie klocki. Patrzcie, takie klocki bierzemy. Teraz robimy coś takiego. Wczepiamy na to. A na to kolejny. I wychodzi takie coś. Do tego wczepiamy taki oto klocek. Potem wczepiamy taki klocek. Następnie taki, żeby jak najbardziej zwrotne było. Potem wczepiamy tutaj taki na 4. A potem znowu taki. Żeby ramię było w miarę sprawne. Teraz bierzemy taką łyżkę. Wczepiamy ją tutaj. O. Tak o. Teraz to wczepiamy tu. Patrzcie, tutaj sam róg. Sam róg tutaj wczepiamy. Także tak to się prezentuje. Teraz bierzemy 4x2, takie szerokie, wczepiamy je tu. Następny krok to jest taki, że wczepiamy sobie tutaj taki byle jaki klocek, a czy żeby tej dziurki może tutaj nie być, ale nie znalazłem innego. A teraz koniecznie musimy wziąć taki oto klocek i go tutaj wsadzić. Po to, żeby wsadzić coś takiego, o tak. A nie, sorki, odwrotnie powinno być. Ten krzyżyk może tu nie być, ale kółko jest potrzebne. O. I teraz o tak, o robimy. Takie coś. A potem wczepiamy koło. To będzie dociążenie tego wszystkiego, żeby się nie przewróciło. Żeby się nie przewróciło. Teraz będziemy robić coś takiego, że tutaj... Teraz kabinę robimy. Teraz to tutaj wczepiamy. O. A następnie wczepiamy tutaj klocki po kolei, takie podłużne, takie 2x1. O tak, wczepiamy. Tutaj wczepiamy wszędzie. O. Czyli wyszło nam coś takiego. Te dwa klocki wczepiacie tutaj. Albo nie, sorki. Sołki. Ten, znaczy te. Tutaj przedłużacie. I robicie coś takiego. Skopiujcie sobie to, że tutaj ma być takie miejsce na ludzika. Teraz bierzecie jakoś jakieś coś takiego. I robicie coś takiego. A z drugiej strony tak samo. I macie coś takiego. Teraz bierzecie 4x4, wczepiacie jako dach. A tutaj wczepiacie światło. O, tutaj. Tak to wygląda. A takie coś jest po to, żeby tutaj sobie wsadzić, że to taka imitująca kratkę silnikową. Zabieramy się do dalszej części odcinka. Także takie są części. Zabierajmy się do budowania. Bierzemy taki oto zaczep.
Do niego przyczepiamy 4 na 2. Potem przyczepiacie tak o 4 na 2 i bierzecie 3 na 2. Choć może być też 4 na 2. Macie już zrobiony taki zaczep. Teraz robimy koła. Bierzemy, szczepiamy takie coś, żeby całe tamto było kręcące się. I wczepiacie tutaj 2 na 2, taki gruby, a do tego ośkę jakąś. Ja akurat nie mam z Lego, nie wziąłem z Lego. Wszystkie mam pewnie wykorzystane, albo gdzieś leży. I tak oto się prezentuje. Jeździ wszystko. Teraz tutaj przyczepiecie zaczep, patrzcie tutaj. O, a potem takie oto klocki. Obok tego 2 na 1 wczepiacie tak, a ten 4 na 1 wczepiacie o tutaj. I macie już zbudowane całe podwozie. Teraz tylko to przyczepić. To przyczepiacie, patrzcie, to może być dla niektórych trudnych, ale to przyczepiacie na taki kwadrat tutaj od kabiny. Także musicie oto tam tak wczepić, patrzcie, takie coś. Czekajcie, sorki. O. Także możecie zostawić łapkę w górę, suba z dzwonem za to, że nagrałem wam takie coś, że ogólnie nagrywam dla was i w ogóle lubię dla was nagrywać. Także zostawcie suba z dzwonem, łapkę w górę. Udostępnij i wbij na Instagrama, bo niedługo będzie konkurs na Lego Gazetkę, ale musi być 100 obserwujących na Instagramie oraz 3600 subów. Także trzymajcie się, cześć, pa, pa!